gorąca woda może zamarzać szybciej niż woda zimna? Moim zdaniem tak. W zależności od tego, jakie jest ciśnienie. Myślę, że tak. Pewnie jak do jakiegoś innego, jeszcze zimniejszego środowiska, na przykład stawimy może. Nie. Po co? Nie, no nie. Ja nie wiem, dlaczego szybciej, bo uważam, że woda zamarza w jednej temperaturze, ale czy szybciej, to nie wiem. Czy gorąca woda może zamarzać szybciej niż zimna? Teoretycznie tak. Jeżeli jesteśmy wysoko w górach, to woda ciepła może zamarzać, bo ma niższą temperaturę wrzenia. Nie wiem, nie sprawdzałem. Ja obstawiam, że nie. No mi się też tak wydaje, że nie. No musi się wychłodzić i potem jak osiągnie temperaturę odpowiednią, to się zamarznie po prostu. Myślę, że nie. Myślę, że zimna szybciej zamarznie. Chociaż nie. Chociaż gorąca chyba szybciej, bo odparowuje się szybciej. Nie wiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie, czy gorąca woda może zamarzać szybciej niż zimna, wydaje się być absurdalne. No bo jeśli schowam do zamrażarki dwie próbki wody, gorącą i zimną, to gorąca musi najpierw ostudzić się do takiej temperatury, jaką zimna miała na początku. A w tym samym czasie zimna schłodzi się już do zera i zamarznie. Tylko czy aby na pewno woda zamarza w temperaturze 0 stopni? Jakiś czas temu schowałem do zamrażarki próbkę bardzo czystej wody. Choć ma już ona prawie minus 10 stopni, to wciąż nie jest zamarznięta. Taki stan wody nazywamy przechłodzeniem. W idealnych laboratoryjnych warunkach wodę możemy przechłodzić do prawie minus 50 stopni. Samo ochłodzenie wody, czyli zmniejszenie energii jej cząsteczek, nie jest wystarczające do tego, żeby z nieuporządkowanej mieszaniny zamieniła się ona w uporządkowany kryształ. Potrzebny jest do tego jakiś wyzwalacz, na przykład wrzucony z zewnątrz mały kryształ lodu albo zanieczyszczenie, wokół którego woda będzie mogła zamarznąć. Gdy wstawimy do zamrażarki próbkę idealnie czystej wody, to nie da się przewidzieć, w jakiej temperaturze i po jakim czasie woda zamarznie. A zatem może zdarzyć się tak, że gorąca woda przechłodzi się tylko trochę i zamarznie jako pierwsza, a zimna przechłodzi się bardzo mocno i zamarznie po bardzo długim czasie. Zjawisko to jako pierwszy zaobserwował uczeń tanzańskiego liceum ponad 50 lat temu, Erastom Pemba. I to od jego nazwiska efekt ten nosi nazwę efektum Pemby. Co zrobić z tak przechłodzoną wodą, żeby zamarzła? Możemy wsadzić ją do zamrażarki i czekać, albo dać jej jakiś impuls do zamarznięcia. Gdy wstrząśniemy ją albo uderzymy, to zwiększamy prawdopodobieństwo, że chociaż kilka z cząsteczek ułoży się w strukturę przypominającą lód i reszta zamarznie wokół nich. Jest kryształ? Jest bąbel? Efekt ten jako pierwszy, zjawisko to jako pierwszy zaobserwował Erastom Pemba i pitu. No, co też? Ziarenko lodu. Wróć, nie ziarenko lodu. Ale to... Nie wytrzymuj. Tak, no bo ja... Co masz raz? Gdy wstawimy do zamrażarki idealnie czystą, krystaliczną... No, co to tak. W którą? O prompterów używacie, czy wszyscy jadą z głowy? A krzywo się tam. Mi się zawsze marzył prompter, żeby czytać. Wziąć tą krystaliczną, nie? Wydaje się być... Za nisko fiolki? Ja się spojrzałem na łapę, już widzę, że odjeżdża. Co zrobić z tak przechłodzoną wodą, żeby zamarzła? No, bo się spojrzałem.